Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Kaczmar, Kaczmarek. W tym filmiku opowiem Wam, jak grać w grę Gra w życie Junior, czyli taka wersja dla najmłodszych bardzo popularnej gry Gra w życie. W tej grze każdy z graczy otrzyma swój pionek w postaci takiego uroczego samochodziku, będzie się przemieszczał po planszy, spędzi bardzo wesoły dzień na mieście, a na koniec dnia opowie swoim bliskim, co mu się takiego ciekawego przytrafiło. Zacznijmy od tego, jak tę grę przygotować. Na początek trzeba będzie zamontować nasze koło fortuny. Wykorzystując te plastikowe zaczepy, wkładamy to w te oto miejsca na planszy. Musimy się upewnić, żeby to nam strzyknęło. Teraz możecie tego Państwo nie słyszeć. Następnie jak już to umieścicie, to na to nakładacie właśnie to wspomniane koło. Będziecie teraz nim kręcić po to, żeby ustalić, o ile pól się będziecie mogli poruszyć. Tak przygotowaną planszę umieszczacie na środku stołu. Następnie każdy z graczy wybiera sobie swój samochodzik. Zgodnie z kolorami samochodziku umieszczacie te samochodziki na polach startowych na planszy. Tak, żeby te pola startowe odpowiadały kolorowi waszego samochodziku. Podzielcie teraz karty na cztery stosy. Jeden stos to są karty akcji, jeden to pieniądze. Tutaj mamy księgi przygód, których mamy cztery, po jednej dla każdego gracza i bilety VIP. Każdy z graczy otrzymuje teraz kartę księgi przygód w kolorze odpowiadającym kolorowi samochodziku, który wybraliście. Trzy losowo dobrane bilety VIP. Zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się tym biletom, zobaczcie, które miejsca będziecie chcieli odwiedzić, ponieważ jeżeli odwiedzicie te miejsca zgodne z waszymi biletami, dostaniecie za te miejsca dodatkowe gwiazdki. Zaraz zobaczycie, o co z tymi gwiazdkami chodzi. Oraz każdy z graczy otrzymuje 4 banknoty, każdy o wartości 1 zł. W pobliżu planszy umieśćcie gwiazdki, karty akcji oraz pozostałe banknoty. Wybierzcie jednego gracza, który będzie bankierem, oczywiście ten gracz również może grać. On będzie, że tak powiem, odpowiedzialny za to, żeby dysponować pieniędzmi z banku. Teraz macie Państwo tę grę przygotowaną, więc teraz przejdźmy do rozgrywki. Rozgrywka przebiega w bardzo prosty sposób. Rozpoczynając od pierwszego gracza, idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy rozgrywa swoją kolejkę. Podczas swojej kolejki kręcimy kołem, ustalamy, o ile pól mamy się przemieścić, tyle pól przemieszczamy się tutaj, jak nam strzałki podpowiadają, naszym samochodzikiem i następnie robimy coś związanego z tym polem, na którym wylądowaliśmy. Albo jeżeli przeszliśmy obok atrakcji, możemy z niej skorzystać. Omówmy teraz to nieco bardziej szczegółowo, żeby to, co powiedziałem teraz, było jaśniejsze. Po zakręceniu kołem poruszacie się o tyle pól, ile jest wskazane w tym oto miejscu wskazanym przez tę strzałkę. Ponieważ tutaj nam wypadło 6, bierzemy nasz samochodzik, poruszamy się o 6 pól, tak jak wskazują te strzałki na ścieżce. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zasada jest jednak taka, że jeżeli przejdziecie przez takie pola z takimi tabliczkami, ze strzałkami wskazującymi jakieś miejsce obok trasy, to są tak zwane atrakcje. Jeżeli staniecie na nich, albo mielibyście, postępując zgodnie z zasadami ruchu, przejść przez to pole, możecie poprzestać na tym polu i skorzystać z tej atrakcji. Skorzystać, czyli po prostu na nią wejść. Niektóre atrakcje są bezpłatne, czyli nic Was to nie kosztuje, natomiast za niektóre trzeba niestety zapłacić i jeżeli zdecydujecie się skorzystać z takiej atrakcji, no to musicie zapłacić wskazaną kwotę do banku. W tym wypadku jest to na przykład 1 zł. Niezależnie jednak od tego, czy musieliście zapłacić, czy była to atrakcja bezpłatna, pobieracie z zasobów ogólnych jedną gwiazdkę i umieszczacie ją na swojej księdze przygód. Jeżeli tak się składa, że miejsce czy atrakcja, którą właśnie odwiedziliście, pokrywa się z biletem VIP, który posiadacie, wówczas mówicie wszystkim, słuchajcie, mam bilet na plażę, obracacie ten bilet, bilet jest już nieważny, wy natomiast otrzymujecie za to dodatkową gwiazdkę. Co jest ważne, każdą atrakcję, nieważne czy macie do niej bilet czy nie, czy jest bezpłatna czy nie, każdą atrakcję można odwiedzić tylko raz na turę. Znaczy każdy gracz może ją odwiedzić raz na turę. Inni gracze mogą ją odwiedzić, ale jeżeli wy już raz z takowej skorzystacie, to musicie stamtąd pojechać i już niestety więcej nie będziecie mogli w trakcie tej gry z niej skorzystać. Jeżeli nie macie pieniędzy, żeby skorzystać z takiej atrakcji, no to siłą rzeczy nie możecie z niej skorzystać.
No i jak już z niej skorzystacie, to możecie teraz śmiało opowiedzieć innym graczom, co tam robiliście. Czyli na przykład tutaj byłem na plaży, opalałem się i poznałem fajną ekipę i sobie z nimi pograłem w piłkę. Jest taka atrakcja jak kolejka zabawy, która po prostu pozwala Wam przedostać się na drugą stronę. Ta kolejka jeździ w dwie strony, jest płatna, otrzymujecie również za nią oczywiście gwiazdkę. Co się natomiast stanie, jeżeli po prostu staniecie na takim oto zwykłym polu z takim oto symbolem, a nie na żadnej albo przy żadnej atrakcji? Wówczas dobieracie wierzchnią kartę z talii kart akcji. No i teraz będziecie mieli szansę albo zdobyć gwiazdki, albo stracić gwiazdki, albo nawet zdobyć pieniądze. Niektóre karty akcji będą wymagały od Was zapłacenia. Jeżeli nie będziecie mogli zapłacić, siłą rzeczy nie możecie z takich kart akcji skorzystać. No ale zobaczmy, jakiego rodzaju mamy tutaj na przykład akcje. Na kartach zawsze jest tekst, który mówi Wam, co się musi albo może wydarzyć. Czasami będzie trzeba coś zrobić, na przykład taka ikonka podpowie Wam, że ta karta zawsze będzie związana z odegraniem czegoś. Tutaj na przykład jest napisane pora na udawanie, czy ktoś odgadł. I tutaj z drugiej strony widzimy, jeżeli obrócimy ją do góry nogami, to jest napisane, kogo musimy udawać. W tym wypadku na przykład jest to klaun. Taka ikonka mówi nam, że prawdopodobnie będzie trzeba coś zaśpiewać. Tak jak ta karta mówi, 100 lat wszyscy śpiewają i wręczają Ci gwiazdkę. Taka ikonka Wam podpowiada, że Wy nic nie musicie zrobić po to, żeby daną gwiazdkę otrzymać. To inni muszą coś zrobić i Wy to po prostu otrzymujecie. Tutaj natomiast, jeżeli macie taką ze znakiem zapytania, to znaczy, że Wy musicie coś de facto zrobić, żeby gwiazdkę móc otrzymać. Czyli na przykład tutaj, jak widzimy ikonkę ze śpiewaniem, jest napisane dokończ AA kotki 2. Krótko mówiąc, musicie to dokończyć. Taka ikonka niestety mówi Wam zawsze, że będziecie tracić gwiazdki. To Wam natomiast podpowiada, że macie szansę dostać trochę pieniędzy. Tak jak tutaj, sprzedajesz lemoniadę, każdy gracz płaci Ci 1 zł. To są wszystkie rodzaje kart akcji, które możecie spotkać w tej grze. I to wszystko, moi drodzy. Gra jest naprawdę prosta. Po kolei każdy gracz kręci, rusza się, robi pewną rzecz, coś pokazuje, może coś odgrywa, coś śpiewa. I potem grasz kolejny i kolejny i kolejny. Wszystko to do momentu, dopóki gra się nie skończy. Gra się kończy w momencie, jak ktoś z graczy zdobędzie 10. gwiazdkę. Pierwszy gracz, który to zrobił, zostaje zwycięzcą. Dokładnie, ten gracz, który otrzymał 10 gwiazdek, wygrywa grę. Teraz jego zadaniem jest opowiedzieć wszystkim dookoła stołu, co tego dnia zrobił, co przeżył. Może się posłużyć, oczywiście powinien się, pewnie będzie musiał się posłużyć wszystkimi kartami akcji, które zgarnął. W tym momencie będzie mógł na przykład powiedzieć, że byłem w cyrku i ktoś mi tam zaśpiewał 100 lat, albo spotkałem klauna, albo byłem na placu zabaw, bawiłem się z kimś tam. Po tej opowieści gra się kończy. I oczywiście możecie Państwo zagrać jeszcze raz. Wiecie teraz wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc w tę grę pograć. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Z mojej strony to wszystko, a Państwu życzę wielu, wielu udanych rozgrywek w grę w życie Junior. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia.